Cześć Januszki, Sebiksy, Grażynki, Halinki. Dzisiaj dość nietypowy temat, mianowicie 13 faktów, które nie znaleźć na temat budowania mięśni czworogłowych. Jedziemy z tematem i łapy nie ma. A co dziś? Najskuteczniejsze ćwiczenia, typy na czwórki, pełny, półprzysiad, izolacja czwórki czy szeroko siadu A4. Już za tydzień, to znaczy 27 lipca, ostatnie miejsce na kurs Powerbuilding z Big Mike'em w Warszawie oraz 3-4 Łódź, trubuj siłowy, level 1 i drugi. Zapraszam do zapisu w opisie filmu oraz w komentarzach. Na sposobem zwiększenia aktywności mięśnia czworogowego jest zwiększenie zgięcia w kolanie. W jaki sposób możemy to osiągnąć? Poprzez Podniesienie pięty. Które ćwiczenie to realizuje? Na przykład kolarski siat. Zdecydowana większość badań wykazuje, że nie idzie zwiększyć aktywności głowy przyśrodkowej czworogowego. Jednak trzy badania wykazały większą aktywność głowy przyśrodkowej w stosunku do głowy bocznej. Jednakże w tych badaniach było sporo problemów metodologicznych, np. źle umieszczono elektrody albo różne kąty kolana badano. Badano również różnice między przysiadem a split składem czy wykrokami i tu też nie stwierdzono żadnych różnic pomiędzy VMO a WLO. A dlaczego nie idzie wyizolować głowy przyśrodkowej od głowy bocznej? Ponieważ głowa przyśrodkowa nie ma osobnego unerwienia, więc wszystko przychodzi jedną drogą, czyli przez nerw udowy do VMO i do VLO. Prostowanie nóg na maszynie lepiej zbuduje prosty uda, natomiast przysiady lepiej rozwijają obszerny boczny oraz obszerny przyśrodkowy. Wszystkie badania wykazują, że wraz z zwiększającym się obciążeniem zwiększa się aktywność mięśnia czworogłowego, niezależnie czy wykonujemy ćwiczenie złożone czy izolowane. Zdecydowanie większa ilość badań wykazuje, że nie ma istotnych różnic pomiędzy przednim siadem a tylnym siadem jeśli chodzi o aktywność mięśnia czworogłowego, pod warunkiem, że kąt zgięcia w kolanie jest taki sam dla front i back składu. A dlaczego tak się dzieje? Tutaj rządzi biomechanika, czyli tak zwany paradoks lombarda, który mówi nam, że nie ma dominacji biodrowej i dominacji kolanowej, jeśli chodzi o przysiad. Badania wykazują, że mamy większą aktywność czworogowej w przysiadzie tylnym, porównując się z przysiadem ze sztangą nadgową. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ. W przysiadzie tylnym możemy założyć dużo większe obciążenia, a jak już wiecie, większe obciążenia zwiększają aktywność mięśni czworogłowych. Badania wykazują, że zdecydowanie większe przyrosty siły będziemy mieli w przypadku robienia przysiadów pełnych niż półprzysiadów. Natomiast zwiększono masę mięśniową stwierdzono w przypadku przywodzicieli i pośladków, a dla czworogowych nie znaleziono większych różnic. Co ciekawe, w przypadku prostego uda oraz tylnej grupy ud nie stwierdzono większych różnic w przyroście masy mięśniowej. Więc podsumowując, głębokie siady powodują większy przyrost siły i masy mięśniowej. Kończyny dolnej, ale nie w przypadku prostego UDA oraz tylnej grupy U, czyli mięśni dwustawowych. Ciekawe badania, które badały prostowanie nóg na maszynie i co najlepsze. Kąt zgięcia kolana oraz pozycja stopy może mieć wpływ na aktywność mięśni czworogłowych. No i w tych badaniach stwierdzono zwiększoną aktywność obszernego przyśrodkowego i bocznego w przypadku gdy kąty zgięcia kolana były mniejsze i palce stóp były skierowane do wewnątrz. Natomiast w przypadku prostego uda zwiększoną aktywność stwierdzono gdy palce stóp były skierowane na zewnątrz. Badania wykazują, że martwy ciąg nie jest dobrym ćwiczeniem do rozwoju mięśni czworogowego, a jeśli ktoś chce wybierać martwy ciąg, co nie jest oczywiście fajnym pomysłem do rozbudowy tych mięśni, to lepiej wybrać sumo niż klasy, ponieważ w sumo mamy większą aktywność tego mięśnia. Ocena wpływu obuwia na aktywność prostego uda wykazuje, że tutaj nie ma większej różnicy, czy robisz to boso, czy robisz to w butach do ponoszenia ciężarów, ale nie mierzono obszernego bocznego i przyśrodkowego, tylko prosty uda, co jest oczywiście dużym minusem. Badania wykazują, że stosowanie taśm na kolana zmniejsza aktywność mięśnia czworogowego, stąd stosowanie taśm w przypadku budowania masy mięśniowej tych mięśni nie ma najmniejszego sensu. Badania pokazują, że stosowanie pasa w przysiadzie może nieznacznie podnieść aktywację mięśni czworogłowych, choć część badań pokazuje, że różnic tutaj większych nie ma. Liczne badania udowadniają, że szerokość rozstawu stóp nie ma wpływu na aktywność mięśni czworogłowych. Ustawienie stóp prosto bądź pod kątem 30 stopni nie wykazuje większych różnic w aktywności mięśnia czworogłowego. To dzisiaj wszystko, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to udostępnij materiał, bo wtedy statystyki są lepsze, a jak są lepsze, to nagrywam Wam więcej filmów merytorycznych. Napisz w komentarzach, jaki chciałbyś film, abym poruszył, aby nagrał dla Was, no i tyle dzisiaj. Łapy nie ma.